Teraz za pomocą kodu HTML oraz podpiętego CSS pokażę, jak znacznik A potrafi pomóc nam w tym, żeby po najechaniu nie było linii podkreślającej typowej dla linku hiperłącza. href równa się, w cudzysłowie zapisujemy link, do którego ma być, no to damy bardzo lubiany i popularny serwis, wyszukiwarkę, wpisujemy tu, do czego odnosi się ten hyperlink, / a. No to jest, na początku będzie na górze, zapisujemy, patrzymy, jak to wygląda, jest link. Można go wycentrować, center, żeby był na środku, komendą center, ale tego nie potrzebujemy. Chcemy, żeby po najechaniu na myszko, myszką na ten znaczek nie było linku, podkreślenia. Nadajemy klasę, bo to umiemy. W cudzysłowie równa się, w cudzysłowie zapisujemy klasę jako G, jak Google. To ja tak robię, wy możecie nadać obojętne jako nazwę. I tutaj w CSS-ie załączonym style CSS, link style CSS, nadajemy wartość, dla wartości A, kropka, klasa, hover, czyli po najechaniu. Tu jest błąd, dwukropek powinien być, ale nazwaliśmy klasę. Klasa nazywa się G. Po najechaniu, hover. I co chcemy uzyskać? Text decoration. Pauza, decoratio. Text decoration, none. Średnik. To powinno zadziałać. Znając świat, nie zadziała, ale jest, działa, czyli uzyskaliśmy po A hover text decoration none. Cudownie. A, G, ukropek hover, czyli po najechamy. Jeśli chodzi o wszystko, o ten temat, to myślę, żeby zakończyć. Dziękuję bardzo i tyle.